Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No wygląda na to, że Joe Beijing Biden zamierza być przy władzy, albo co najmniej demokraci być przy władzy przez następne 10 lat. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Dlaczego 10 lat? No, bo zrobił plan 10-letni, plan klimatyczny. Towarzysz Joe Beijing Biden chciał w zasadzie pochwalić się drugiemu towarzyszowi chińskiemu Xi Jinping w czwartek, no, kiedy było spotkanie takie klimatyczne. Że Ameryka zadeklarowała się, Biden zadeklarował się, że Ameryka w 2030 roku, no to będzie miała poziom zanieczyszczeń środowiskowych połowę tego, co było w 2005 roku. Także w zasadzie no to Biden sobie wykombinował, że przeleci wszystkie te komisje, nie komisje, ministerstwa, cały tę ekonomię amerykańską na kształt w zasadzie komunistycznej partii Chin, no bo tam jest jedna partia, tam w zasadzie no nie ma, jest komitet centralny, jest tam 3000 chyba, prawie 4000 członków komunistycznej partii komitetu centralnego, tam jest ze 70 miliarderów, trylionerów, jest ze 100 generałów, także to w komunistycznych tak to się dzieje. No ale Xi Jinping, no to oni mają tam właśnie 5-letnie plany. W Ameryce zrobiło się, że centralna ekonomia, centralne planowanie będzie 10-letnie. No jeżeli Biden będzie miał 2 lata odsłuży, później przełoży to dla Kamali Harris, to ona będzie miała następne 4 lata, no i wtedy Kamala Harris w drugą kadencję następne 4 lata, czyli wygląda na to, że oni sobie planują 10 lat komunizmu Bidena i Harris. No w zasadzie to całe te spotkanie takie wirtualne, no to było po to, żeby towarzyszy chińskich przekonać, no inne te kraje rozwijające się, żeby wzięły się za środowisko, za zanieczyszczenia światowe. No Ameryka to tak dużo nie ma tego zanieczyszczenia. Ameryka no to jest tylko w sumie 15% wydalanego dwutlenku węgla. Biden przypomniał to wszystkim tym władzom, czy tym przywódcom światowym. No i w sumie w Ameryce i w Europie to wszystko spada. Już te zanieczyszczenia spadają od 2005 roku, od tego momentu, kiedy gaz naturalny zaczął być bardziej używany. No i częściowo te energia słoneczna i wietrzna, no i wymienia w sumie tę energię węglową. Ale Chiny w sumie to mają w nosie. Chiny w ogóle się nie zmieniają. W Chinach całe to spotkanie w 2015 roku w Paryżu, no to Chiny powiedziały, że w zasadzie to one muszą używać węgla i oni muszą mieć, komuniści muszą mieć szansę na to, żeby się odbudować do 2030 roku. No i na dzień dzisiejszy, no to budują te elektrownie węglowe, produkują coraz więcej wszystkiego. No w zasadzie wszystko już jest produkowane w Chinach, nic nie jest produkowane w Europie czy w Ameryce. No i oni teraz pomiędzy 2015 rokiem a 2018 rokiem, no to oni dołożyli więcej tych zanieczyszczenia niż cała Anglia wszystkiego razem. Także, że to co oni po prostu robią, no to mają wszystko w nosie. Także cały te deklaracje zrobione w Paryżu, między innymi przez Baracka Husseina Obamę, żeby zredukować zanieczyszczenia amerykańskie mniej więcej o 25%, no to światowo no to zredukuje, czy obniży nawet nie zlikwidowanie
wzrost temperatury, no to będzie tylko o 0,2 Celsjusza. 0,2 Celsjusza. No a wszyscy ci magicy, wszyscy ci przerażeni środowiskowcy, no to mówią, że 1,5 stopnia, jak będzie, no to, to już będzie koniec świata, to po prostu wszystko zaleje i tak dalej, i tak dalej. No a przy tym, co się teraz dzieje, no to w 2100 roku 0,2% ogólnie temperatura wzrośnie. No, tak, także ceny na wybrzeżach na dzień dzisiejszy, no to są największe. Trzeba pamiętać, że w latach 70. no to debile komuniści straszyli przeludnieniem, później debile komuniści straszyli epoką lodową, no oni ciągle straszą, no ale i chodzi o to forsę. No i co Ameryka by musiała zrobić, żeby tą deklarację Bidena zrealizować? No tak patrząc z perspektywy, no to regulacje amerykańskie za Husseina Obamy, no to doprowadziły do tych deklaracji, do połowy tego, co on się zadeklarował w Paryżu. Także no i większość tej redukcji, no to była w sumie przez to, że w Ameryce zaczęli wydobywać gaz tą metodą łupkową, no i ten gaz zaczął być używany zamiast węgla, no i to jest to, co oczyściło komuniści teraz środowiskowi, no to oni chcą zlikwidować w ogóle wydobywanie te łupkowe. Także nie chcą importować oleju. No z Arabami też nie wiadomo, co będzie w tych rajach arabskich. Jak oni przestaną, jak Ameryka przestanie kupować od nich olej, no to przypuszczalnie, kto będzie kupował, no za pół ceny będą Chińczycy w sumie kupować. Przez ostatni rok, przez tą panikę 19, przez ten zamknięcie tego COVID-u, no to emisja wszystkich tych gazów spadła o 1/5. Znaczy 20% poniżej tego, co było w 2005 roku. No to jest dosyć sporo. To już jest w tym kierunku, co obiecuje Biden. No większość ludzi siedzi jednak w domu, nie jeździ. No jest to połowa tego, co Biden chce. Niektóre te grupy środowiskowe, no to mówią, co by było wymagane, żeby to osiągnąć. Jest taki fundusz ochrony środowiska. No i oni komuniści mówią, że rząd cały musi się wziąć za to. Czyli jednopartyjny rząd, między innymi rząd musiałby spowodować to, że w Ameryce nie będzie już samochodów na benzynę od 2035 roku, czyli w sumie za rogiem. No jak to się odbędzie? No to się odbędzie, że komunistyczna partia amerykańska będzie powoli likwidowała, czy eliminowała, nakazywała tym wszystkim fabrykom samochodów, żeby po prostu eliminowali. No teraz Biden obiecuje to, co w Europie robili, czy w Chinach, no kredyty podatkowe. No ale jak to się odbywa? No to się odbywa, że jak to zarobi 200 tysięcy i zapłaci powiedzmy 80 tysięcy od tego, no to jeżeli zapłaci 80 tysięcy, to 7,5 tysiąca może sobie odjąć od swoich podatków, jeżeli sobie kupi samochód elektryczny, no bo to nie są subsydiowane, tylko to są kredyty tego, co się zapłaci. Teraz on proponuje 40-50% podatków, także te wszystkie kredyty podatkowe, ilekolwiek by nie było, no to i tak to są z powrotem te same pieniądze. Także złodzieje po prostu w Białym Domu planują jeszcze bardziej złupić Amerykę. Cały ten plan, no to wygląda na to, że cały system energetyczny, cały system przesyłowy musiałby być zmieniony.
Czyli to są miliardy, to są tryliony dolarów, żeby to zmienić, no bo komuniści środowiskowi właśnie proponują, żeby bezwęglowa energia, no to była, stanowiła 80% zamiast tego, co na dzień dzisiejszy jest 40%. No ale to są strasznie ambitne plany, strasznie kosztowne plany. Wszystkie kopalnie w zasadzie, górnicy na bruk, miasta, te kopalniane też w sumie pozamykane. Gaz naturalny, no też będzie eliminowany. Także wiatr i słońce, no to energia musiałaby być zwiększona 6, 7, 8 razy. Także ta ustawa Obamy czystej mocy, czy czystej energii, no to była zablokowana przez Sąd Najwyższy w Ameryce, no bo powiedzieli, że w zasadzie to jest rabunkowa gospodarka. Porównując to, co Biden teraz proponuje, no to propozycje Obamy, no to był mały pryszcz. Zredukowanie o 1/3 tego węgla czy zanieczyszczenia węglowego, no to jest po prostu nieprawdopodobne. Także większość ludzi w Ameryce, którzy mają piece gazowe, no to już za jakiś czas w zasadzie tych piecy gazowych nie będą mogli posiadać. Rolników też zaczną ścigać za to, że krowy pierdzą metanem, no i też będą wielkie ograniczenia. Także to nadchodzi jeden wielki bałagan. Xi Jinping w Ameryce, w komunistycznych Chinach, no ma władzę absolutną, tam nikt mu nie podskoczy. Prezydent amerykański nie ma. Prezydent amerykański musi współpracować z kongresem, a kongres, no to w zasadzie tego rodzaju ustawy środowiskowe, no to są przegłosowywane w proporcjach 60-100, 60-40, znaczy na 100 senatorów. Dzisiaj jest podział 50-50, także nigdy tego nie osiągnie. No, Xi Jinping może to zrobić, bo on po prostu daje rozkaz i to oni wykonują. Cwane komunistyczne grupy w Ameryce, oni mówią, że jest coś takiego, sekcja 115 w ustawie o czystym powietrzu, która jest nazwana zanieczyszczenie powietrza międzynarodowe. No i tam jest coś takiego, że EPA, czyli Environmental Protection Agency, czyli Ministerstwo Ochrony Środowiska, ma prawo międzynarodowo regulować emisję zanieczyszczeń w Ameryce, jeżeli to spowoduje to, że oczyści się gdzieś za granicą. No jest to debilowate, jest po prostu nieprawdopodobne, żeby patrzeć się, jak to wpłynie na inne kraje, czyli Ameryka na końcu, No i też wymaga to, żeby i te inne kraje zadeklarowały się, że będą to robiły. No Biden w zasadzie to skacze naokoło konstytucji, okręca tą konstytucję sobie wokół małego palca, kłamie i oszukuje. Także ta 60-40, żeby dojść do jakiegoś umowy międzynarodowej, nigdy tego nie osiągnie. Najśmieszniejsze, najtragiczniejsze jest to, że ci przywódcy międzynarodowi, no to te umowy czy ugody nie są zobowiązujące, no ale Biden będzie starał się wkopać w tyłek Amerykanom, żeby były skuteczne czy zobowiązujące dla
Amerykanów. No biznesy to w zasadzie zostały ściągnięte jak po prostu mięso armatnie, no i będą musiały robić to, co komuniści robią. Te przy wojny komunistycznej, takie grupy jak Google, Apple czy Microsoft, no to oni od razu się zadeklarowali jako przy wojny komunizmu, no i oni to wszystko robią. Amerykańscy założyciele Stanów Zjednoczonych, no oni przewidywali rozdzielenie władzy ustawodawcza, sądownicza i prawodawcza, i wykonawcza, ustawodawcza i sądownicza, no i to miało być rozdzielone. Teraz komuniści po prostu wzięli to wszystko w jedną rękę, także zobaczymy. Biden w zasadzie nie ma żadnego oporu od demokratów w Kongresie, w Izbie Reprezentantów, ani w Senacie. Oni, wszyscy komuniści, to bardzo chętnie zaczną ściągać podatki, tryliony dolarów, żeby to finansować. Oni są pierwsi do tego, żeby kraść i rozdawać. No i taka jest sytuacja. Także 2022, no trzeba głosować na normalnych. Jeżeli mieszkasz w Ameryce, głosuj na normalnych. Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Czujesz strzałeczka do subskrypcji. Dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że głosujecie. Patrzcie się, co się dzieje. Przepraszam. Musimy głosować dla normalnych. Przekaz dla socjalistów. Widzicie, co się dzieje. Mam nadzieję, że nawet i was przerażają te tryliony, które rząd będzie musiał skonfiskować. Także benzyna jest pierwsza. Pensja jest następna, podatki katastralne w domach jest jeszcze, samochody dosyć drogie to jest następne, jest jedno wielkie złodziejstwo. Zdrowia dla normalnych.